Mróz skuł lodem Wisłę. Przy wietrze temperatura odczuwalna znacznie poniżej 20 stopni. W nurcie pracują palownice, przygotowując fundamenty podpór nurtowych. Mimo ciężkich warunków pogodowych, roboty przy moście północnym posuwają się do przodu. Po stronie Bielan ostatnie prace przy korpusie przyczółku. Rośnie zbrojenie pierwszej podpory. Wszystko, co można zrobić w tej temperaturze, jest robione. Podpory wiaduktu nad jezdnią już wyraźnie widoczne. Kładka pieszo-rowerowa ma już zielone gzymsy, żeby tylko jeszcze mróz zelżał. Miesznik, taśnik, miechownik lub kaletnik to 16-wieczne określenia rzemieślnika wyrabiającego kalety. Dawniej sakwy na pieniądze, później wszelakiego rodzaju torby i galanterię skórzaną. Bartłomiej Czajkowski przejął założony przeszło 60 lat temu zakład kaletniczy po dziadku. Dziś w warsztacie powstają nowe i naprawiane są stare torby, torebki, walizki i teczki. Jak za dawnych czasów można zamówić sakwę do biura czy kaletę na laptopa? Na skórzanych paskach na pewno utrzymają się mieszki z brzęczącą monetą. Tradycje rodzinne i sekrety rzemiosła zostały przekazane w dobre ręce. Klientów wciąż nie brakuje. W końcu w czymś pieniądze trzeba nosić. Śmieci i odpady to także sprawa przyszłości. Jednym z elementów programu edukacji ekologicznej Warszawa, Stolica Czystości, były igrzyska ekologiczne dla dzieci ze stołecznych szkół. Wystartowało 5 tysięcy dzieci w wieku 6-7 lat. Do finału przeszło 19. Zwycięzcy na koniec odbierali nagrody. Gratulujemy! Jeżeli już najmłodsi będą tak świetnie wiedzieć, jak chronić środowisko, to przyszłość miasta możemy śmiało widzieć w zielonym kolorze. Służewski Dom Kultury już po raz trzeci zorganizował międzynarodowy konkurs pianistyczny imienia Beli Bartoka dla dzieci i młodzieży. W eliminacjach odbywających się w Pałacu Szustra przesłuchano 115 wykonawców startujących w trzech grupach wiekowych. Zainteresowanie twórczością dla najmłodszych rozbudził w jednym z najwybitniejszych kompozytorów XX wieku syn, któremu Bartok dawał lekcje gry. Młodzi pianiści, którym przysłuchiwało się międzynarodowe jury obok dzieł Bartoka, musieli mieć w repertuarze również inne utwory wcześniejszych kompozytorów. Poziom konkursu okazał się bardzo wysoki. Rozgrzewka, żeby rozruszać się przed wysiłkiem i start. Bieg chomiczówki organizowany jest od 27 lat. Po maratonie warszawskim to drugi najstarszy bieg uliczny Warszawy. W tym roku mimo mrozów zgłosiło się ponad 1500 osób. Imprezie towarzyszył rozgrywany po raz piąty na dystansie 5 km bieg o Puchar Bielan. Trasa wiodła wśród śniegu, wąskimi, często osiedlowymi uliczkami. Zjechali zawodnicy z całego kraju. Puchar Bielan zdobył Michał Bernardelli, a w biegu chomiczówki zwyciężył Michał Smalec z Ełku.